Smurfy. Reżyseria Pejo. Smurfy zapomniane przez czas. Smurfero! Wyprawa po tę lodową paproć dla papy była moją najsmurfniejszą przygodą od bardzo dawna. W górach trzeba być cicho. Najmniejszy hałas może smerfnąć lawinę. To nie zmienia faktu, że ta wyprawa była super. Mam ci przypomnieć, co powiedział Osiłek. Powiedział: cisza! Cisza! O nie, nie, co się dzieje? Brawo, Maśniak! No już, uspokój się, Wazniaku, bo serce tak ci wali, że wywoła drugą lawinę. Mylisz się, gabciu, to nie mnie, tylko temu. Potwór! Ratunku! Smurfer, czy to zów? Moje biedne smurfo jagody nie zniosą dłużej tego mrozu. Nie martw się, lada chwila powinny wrócić smurfy z ostatnim składnikiem mojej rozmrażającej mikstury. Jeden smurf wie, jak długo to potrwa. Wolę opatulić biedne krzaczki kocem. Dzięki, farmerze. Ojej, wróciliśmy, papo smurfie! Widzę, że jak zwykle wracacie dokładnie z tym, po co was posłałem. Dobra robota, moje smurfy. Tak, ale zdaje się, papo, że mamy też pewien drobiazg, po który nas raczej nie posłałeś. Z przyjemnością później to sobie obejrzę, ale teraz muszę zrobić rozmrażacz dla farmera. Ojej, papo smurfie, nie mam pewności, czy to zechce czekać. I to się nazywa porwać tłumy. Co tu się smurfuje? Mon Dieu, moje arcydzieło zmieniło się w arcydziurę. Wielki smurfie! Niesamowite! No nie, widzieliście? To nasz gabcio. Prawda, to jest słodki, papo smurfie? Może uda się zostać? Wydaje mi się, że najpierw powinniście mi wytłumaczyć to i owo. Mam nadzieję, że papa smurf długo będzie się zastanawiał, jak cię odesłać do domu, bo jesteś najsmurfniejszym domowym zwierzątkiem. A teraz, Dino, uważaj! Przynieś! Ojej, nie! Dino! Nie! Aż mi ślinka cieknie na myśl o moim sosie Super Chili. Stój, Dino! Stój! Ojejku, ale to chili daje kopa. Papo smurfie, Dino upadł, coś mu się stało. Długo się bawiliście, może osłabł z głodu i musi po prostu coś zjeść. No jedz, Dino, musisz coś przekąsić, żeby nabrać sił. Mało ma sił, jeśli ich jeszcze nabierze, wszyscy wylądujemy na lodzie. No cóż, Ważniaku, może istotnie jest trochę kłopotliwy, ale obawiam się, że ten malec nie czuje się dobrze. Ojej, papo smurfie, ale wyzdrowieje, prawda? Jeśli szybko się nie posili, to nie wiem. Nic z tego nie rozumiem. Gotuję mu moje najlepsze potrawy, ale ten mały jak nie jadł, tak nie je. Choć ma to i dobre strony, bo więcej zostaje dla mnie. Dino coraz bardziej opada z sił, a my będziemy tak stać i patrzeć. Gabciu, niewiele możemy zrobić. Temu małemu potrzeba domu, rodziny, prehistorycznych roślin, a on ani rodziców, ani krewnych nie widział już od bardzo długiego czasu. Czas? To mi nasuwa pewien pomysł. Ojcze czasie! Hop, hop, ojcze czasie! Ojej, gdzie on jest? Ojej, patrz! Wiadomość od ojca czasu!
napisał: biorę trochę wolnego czasu, wrócę niedługo we właściwym czasie. To zły czas dla dinozaura. Ojciec Czas zobaczy tę wiadomość zaraz, jak wróci do domu. Trzeba mieć nadzieję, że wróci szybko. Smerfelebele, nie wiem, czy ten mały ma czas czekać, aż powróci Ojciec Czas. Nie chcę was martwić, ale jeśli ten Triceratops nie wróci szybko do prehistorycznych czasów, to już po nim. Co? Po nim? Czy nie możemy mu jakoś pomóc, Papo Smerfie? Wiesz, Papo Smerfie, że jest jeden sposób na odesłanie go do domu, ale to sposób niebezpieczny. Chyba nie myślisz. Tak właśnie. Ale to jest... Nasza jedyna nadzieja. Sakrble, o czym u nich oni właściwie smerfują? Wkrótce się dowiecie. Odpowiedź na to pytanie jest w mojej tajnej piwnicy. To straszne, nie miałem pojęcia, że dziadek ma tajną skrytkę. Inaczej nie byłaby tajna. Smerfelebele, zapomniałem już, jakie te schody wąskie. Trzeba się zastanowić, jak ze Smerf nieby na dół tego olbrzyma. Mógłbym go spuścić za pomocą dźwigomatika. Smerfny pomysł, bratuszu, ale spiesz się, nie ma zbyt wiele czasu. Widzicie, moje Smerfy? Tajna skrytka jest tak tajna, że wstęp do niej ma tylko dziadek. Ta czynność jest nieco ryzykowna. Cokolwiek znajduje się w tej skrytce, musi być strasznie ważne. Ojej, dziadku, czy to już ostatnia przeszkoda? Tak, zbliżamy się do finału. Drogie Smerfy, patrzycie na zwoje czasu. Smerfero, mogę rozwinąć? Do stu Smerfów, zwoje czasu nie służą do zabawy. A poza tym wziąłeś nie ten zwój, co trzeba. Dino załadowany, gotów do zjazdu. Żeby smerfnąć go do domu, musimy cofnąć się do początku. Spokój się, Dino, wywrócisz łucień, to znaczy dźwig. Pośpiesz się, dziadku. A wy, moje Smerfy, musicie natychmiast opuścić piwnicę. Ojej, papa! Przestańcie jęczeć i narzekać. Podróże w czasie są zbyt niebezpieczne dla smarkatych Smerfów. Ale, papo Smerfie, musicie mnie zabrać. Dino jest moim przyjacielem. Przykro mi, gabciu. Jak mógłbyś zostawić mnie swoją prawą rękę? Ważniaku? Oczywiście. Rozumiem, że wolisz, abym pod twoją nieobecność czuwał nad wszystkim. Smerfelebele, papo, on ledwo już zipie. Nie ma na co czekać. Zestawmy te kryształy i znikajmy stąd. Cokolwiek zamierzacie zrobić, zróbcie to szybko. Mój dźwigomatik jest trochę przeciążony. No to do dzieła. Szybko, bracia Smerfy. Razem. Smerferoni, już po nich. Czy już po wszystkim? Na pewno, farmerze. Miejmy nadzieję, że dziadzio i reszta jakoś to przeżyją. Patrzcie, to musi być Ojciec Czas. Czy przybywam za późno? Szybciej już naprawdę nie mogłem. Na wszystkie zegary świata. Nie mówcie, że dziadek ruszał kryształy czasu. A co, Ojcze Czasie, czyżby nie powinien? Z czasem nie igra się bezkarnie. Ale dopóki dziadek ma w ręku rubinowy klucz, wasi mali przyjaciele wrócą do was cali i zdrowi. Tak sądzę. Gdzie jesteśmy, papo Smerfie? I doprawdy skąd wziąłeś to koszmarne przebranie? Ojej, pewnie z tego samego miejsca, co ja swoje. Ojej, chyba nie jesteśmy już w wiosce Smerfów. Wygląda
też śmiesznie. Ach, Dnowo, ty też nie jesteś śliczna jak obrazek. Smurfie, tutaj zapomniałem, że gdy wprawi się w ruch czarodziejską machinę czasu, zmienia się wszystko, nawet moda. Czas, pracusiu, skończyć z tymi wynalazkami. Ojej, papo Smurfie, okropnie mi przykro, że mój dźwig nie wytrzymał. To nie twoja wina, Dino okazał się za ciężki. Hej, a gdzie on zniknął? Dino! Smurfero, zdaje się, że już się lepiej poczułeś. No, teraz, kiedy Dino wrócił w swoje czasy, trzeba mu jeszcze tylko pomóc odszukać rodziców. Na drżące drobie, dlaczego te drzewa tak się trzęsą? To nie drzewa, Sasetko, to gigantyczne gady z gatunku brontozaurów. Poczekajmy. Smurfie, co może? Szybciej. Pilnujmy kryształów, bez nich nie mamy szans na powrót do domu. Po Smurfie, trzymam je bardzo mocno. Na Smurfa, ale chyba i mnie coś mocno trzyma. Ach, a chyba uciekliśmy tym jaszczurom. Oj, mówię wam, moglibyśmy wpaść w niezłe bagno. Ojej, Ważniaku, czemu nie uprzedziłeś nas wcześniej? Ta kleista substancja jest silniejsza ode mnie. Utknęłeś mi w jeziorze smoły, o sił. Ojej, mam okropne przeczucie, że musimy coś zrobić, tylko nie wiem co. Ciamajdo. Według mojego poradnika, jak zachować się w trudnych sytuacjach, można zrobić tylko jedną sensowną rzecz. Ratunku na pomoc, ratunku! Ostrożnie, Dino, chociaż ty nie ugrzęźnij, bo ktoś musi nas stąd wyciągnąć. Rety, Dino tak przywalił temu jezioru, że aż wyszło z siebie. Brawo, przyjacielu. Ach, jak ja wyglądam. To prehistoryczne miejsce to koszmar. Masz absosmurfną rację, Smurfetko. Dlaczego cywilizowane smurfy, takie jak my, muszą znosić stada grasujących bezpańskich gadów, strumienie smoły i... Nagderliwe derkacze, Ważniaku. Sam się dopraszałeś, żeby cię zabrać. Może nie cierpię być zabieranym. No właśnie, Marudo, a pracuś nie pytał cię o zdanie? Zaraz, chwileczkę. Jeśli macie pretensje do mojego dźwigomatika... No właśnie, dlaczego ja was nie mam to znosić? Mieliśmy rację, powinniśmy sami odwieźć dinozaura. Może jeszcze zdołamy naprawić nasz błąd? Ja właśnie rozumiem, że zdołamy naprawić ten błąd. Dziękuję, Dino. Posłuchajcie mnie, moje smurfy. Zabranie was nie było najlepszym pomysłem. Niemniej nasz cel pozostaje bez zmian. Odprowadzić dinozaura do domu. A zadanie to będzie łatwiejsze, jeśli zaczekacie tu, aż to zrobimy. Smurfny pomysł. Chodź, Dino, idziemy poszukać twoich rodziców. Nie. Jeśli wy dwaj idziecie z nami, to się pospieszcie. Klasa, spokój. Zanim my wyruszyć na wycieczkę, wypowiedzieć, co to jest. Gzmiąca jaszczurka! Wielkie kłopoty! Jaskiniowe dzieci trzymać się z dala od niej! Tak, bardzo dobrze, Ungo! Bardzo dobrze, Ungo! Masz, Ungo, bo jesteś najmądrzejsza z całej jaskiniowej klasy! O, naprawdę? O, dziękuję, Grok! Fuj! Chyba ty wcale nie być taka bystra! W każdej klasie musi być zawsze jakieś zgniłe jabłko. Ty nim być, Grok. Ile razy ja tobie mówić? Żadnych zwierząt! Ty nie iść na wycieczkę, Grok. Ty zostać w kącie! Mowy nie być,
żeby grok siedzieć w kącie. Ja iść na własną wycieczkę. Chodź, pręgus. Na niecierpliwe niedźwiedzie, jak ci idzie rozpalanie ognia, pracusiu? Nie najlepiej, to prehistoryczne drewno nawet za 1000 lat nie będzie dość suche, żeby się zapalić. Ojej, ważniaku, spójrz, jakie znalazłem kamienie z epoki kamiennej. Ojej. Ciamaj, do czy muszę je oglądać z tak bliska? Mam dość. Zesmerwnąłem sobie palce do kości i nie wykrzesałem nawet iskierki. Ojej, pracusiu, dziadek Smerw opowiadał mi kiedyś, jak rozpalić ogień, używając specjalnych kamieni. Jeszcze jedna bajeczka dziadka. Każdy Smerw wie, że rozniecenie ognia za pomocą kamieni jest absosmerwnie niemożliwe. A, tak? Pójdę ich poszukać. Ojej, Ale szkoda, że te jaskiniowe portki nie są trochę bardziej wartowane. Aż perfero, ale pędzi. Tu jest bliskość domu, co przyjacielu? No. Zdaje się, Gabciu, że twój przyjaciel zamłądził. Wielki Smerfie, a my właśnie zostaliśmy znalezieni. No to mamy pecha! Smerfolebele! Wygląda na to, że zamierza nas pożreć na obiad! Chyba, że go wystraszymy. Na wszelki wypadek zabrałem ze sobą magiczny proszek. Uwaga! Atakuje! To powinno powściągnąć nawet apetyt dinozaura! Chyba trzeba było zabrać proszek o większej mocy, papo. Hej, mam smerwny pomysł. Ojej, żebym tylko wiedział, papo, jak wleźć na te skały. Wystarczy proszku, żeby cię wysłać w powietrze, ale musisz się uwinąć, zanim czar przestanie działać. Chodź, dziadku, bez ciebie nie dam rady. Nie wiem, co oni tam kombinują, ale tu wygląda na to, że nasz czas dobiegł końca. Smerw chyba czuwał nad nami. Chodź, dziadku, musimy załatwić tego wstrętnego dinozaura. Smerfero, za mną, dziadku. Tak, przymknięcie oka dobrze mu zrobi, a dwojga oczu jeszcze lepiej. Żeby przejrzał na oczy. Nogi! Skoro mamy z głowy tę wielką jaszczurkę, to może wrócilibyśmy do szukania domu tego malca. Wycieczka fajniejsza bez nauczyciela. No nie, pręgus! O, ja włożyć tę brzydką jaszczurkę do szafki Ungi! Ojej, lepiej wrócę do obozowiska z tymi kamieniami, które już znalazłem, żeby tylko działały tak, jak mówił dziadek. Nauczyciel nigdy nie pokazywać w klasie niebieskich jaszczurek, chyba że akurat ja przespać tę lekcję. Ojej, to działa! Ciekaw jestem miny ważniaka, gdy się okaże, że jednak da się rozpalić ogień przy pomocy kamieni. Tak, tak
takich cudów ja też nigdy nie widzieć w klasie. Mądry Smerf zawsze dokładnie gasi ogień, zanim gdzieś odejdzie. Ale ty nigdzie nie odejść! Grok chcieć, by ty zrobić jeszcze raz tę sztuczkę! Ojej, nie ma sprawy, panie Grogu jaskiniowy. A jak zrobię, to puścisz mnie wolno? Jasne, Grog, dać słowo! Ojej, powinno być łatwiej skrzesać iskrę w pozycji stojącej. Ojej! Może jednak spróbuję lepiej starym sposobem. No, chyba się rozpali. Tylko żebyś zgasił ogień, kiedy będziesz odchodził. No tak, koledzy, ja też już chyba raczej powinienem zmykać. Nie tak szybko. Grok, ale powiedziałeś, że mnie puścisz, dałeś swoje słowo. Słowo Groga nic nie warte. By zrobić z Groga gospodarza klasy. Chodź, pręgus. Co? Panie psoze, tańcące światła rozjaśniać jaskinie i ogrzewać skóry. Skąd taki matuł jak ty brać tańczące światła? Ja matuł je robić, ty mądry nie umieć. A? Jej, kiedy mnie wreszcie wypuścisz? Nie pokazuj się. A teraz ty potrzeć czarodziejskie kamienie, patyk zacząć świecić, ja cię puścić, ty robić co każę. Gdzie tańczące światła, Grok? Widzisz? Grok znać nie jedną sztuczkę. Jak ty to robić? Może ja ci powiedzieć, jeśli ty robić, co Grok ci kazać. O, Smurfero, Dino jest w świetnej formie. Za nic nie chciałbym żyć w tych zamierzchłych czasach. Mam obowiązek poinformować cię, Smurfetko, że szansa znalezienia śladów Ciamaidy w tej prehistorycznej głuszy jest jak 1 do 1 000 000. Tak się... Ognisko! Ciamajda musiał tu być. Rzecz jasna, obecność Smurfa ważniaka zwiększa ogromnie te szanse. Ojej, Ciamajda był tu rzeczywiście, ale nie odszedł sam. Znowu spóźnienie? Co ty tak długo zbierać bagienne jagody? Ja musieć przepłynąć bagno, żeby je znaleźć. Teraz Grok mi zdradzić sekret tańczących świateł. Ty musieć się dużo uczyć, nauczycielu. Ty iść nazbierać nam więcej jagód. Reszta klasy przynieść Grogowi moczarowe melony, sałatkę z sekwoi, świeże skrzypy, tylko piorunem. Dzięki tobie ja być największą sensacją od czasu Rewi Skór. Ojej, to chyba znaczy, że mogę już odejść. Ty znać sekret świecenia, ja nigdy ciebie nie puścić. O, Rety, chyba zgubiliśmy trop, papo Smurfie. Nie widzę żadnego domu. Ojej, nie płacz, Dino, my też nie wiemy, gdzie jesteśmy. Chyba jesteśmy w poważnych opałach. Wielki Smurfie, nie ma innej drogi, jak tylko w dół. Smurfero, ale jesteś podobny do swoich rodziców. Trzymajcie się, Smurfy. Przygotujcie się na jaskiniowe czułości. Lepiej wracajmy pomału do Smurfetki i Smurfów. Czeka nas jeszcze podróż w czasie. Nie.
To ładnie z twojej strony, Dino, że nas odprowadzasz. Nadal nie rozumiem, Smerfetko, skąd masz pewność, że... Ślady prowadzą do tej jaskini, a nie ma dymu bez ciamajdy. Naprzód, weźniaku! O, bardzo przepraszam. Patwo! Puść nas, brawo, Legus, co ty tam złapać? O, znowu niebieskie jaszczurki. Ja już mieć jedną. Te resztę zjeść, Pręgus. Ojej, czekaj! Jeśli twój kot ich puści, to nauczę cię piec! Piec? Co to piec? No, jak potrzymasz w ogniu surowe rzeczy, to one się upieką. A bagienne jagody z rożna są o wiele smaczniejsze. Spróbuj. To dobre. Ja nie dać zjeść niebieskich jaszczurek na surowo. Ojej, dzięki smerfności. Ja opiec was wszystkie razem dla Pręgusa na obiad. Wielkie dzięki, Ciamajdo, bardzo nam pomogłeś. Ojej, po co ja w ogóle brałem te głupie kamienie? Ojej, jestem wolny. I miałbyś mnie zjeść? Nie, Pręgus, rozpalacza zostaw w spokoju. Ach. Biegnij, Ciamajdo! Sprowadź pomoc! Ratunku! Ratunku! Ciamajdo! 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 Ojej, szybciej! Papo, Smerfie! Papo, skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Wcale nie wiedziałem. Myślałem, że dym zaprowadzi nas do naszego obozowiska. Ojej, nie na darmo mówią, nie ma dymu bez ognia. Dlaczego Grok zdemolować jaskinio klasę? To nie ja, to te małe niebieskie jaszczurki i ich wielki przyjaciel. Ja nie widzieć żadnych jaszczurek, ani małych, ani dużych. A ja widzieć tylko wielki matu. O nie, ja zgasić tańczące światła, ale czemu ja czuć gorąco pod przepaską? Piękny ogień! Sam bym chyba nie smerfnął lepszego. Ojej, dziękuję, dziadku Smerfie. I tobie też, Dino. Gdyby nie ty, skończyłbym w paszczy szablozębego kota. No widzisz, Dino, jesteś bohaterem. Chyba pora, Gabciu, żeby Dino wrócił do domu. Chyba masz rację, papo Smerfie. No, do widzenia, Dino. Smerfero, mnie też będzie ciebie brakowało, naprawdę. Żegnaj, Dino.
A my kiedy wrócimy do domu, papo Smurfie? Niezbyt wygodnie się śpi na tych paprociach. Dałbyś spokój, Smurfie Połciu. Ten klucz połączy kryształy czasu, zanim się obejrzysz. Nie zdążysz mrugnąć okiem, a będziesz chrapał w łóżku. Hej, pójdź go, paskudny stary jaszczurze. Nie cierpię paskudnych jaszczurów. O nie, musimy coś zrobić, bo utracimy klucz. Musimy coś zrobić, żeby nie utracić dziadka Smurfa. Ojej, ważniaku, uważaj! Tut i mało brakowało. Trzymaj się, dziadku! Jak mu się zacznie palić, zaraz cię puści! Och, Dino! Twój widok jest jak balsam na zgryzoty Smurfa. To na nic, papo Smurfie. Ten jaszczur to twardy gad. Uciekajcie, moje Smurfy! Na bezradne bekasy jesteśmy w pułapce! Dziadku! Dziadku, nic ci się nie stało! Nie przejmujcie się mną! Łapcie klucz! No jeszcze trochę, Smurfie Połciu! Niech to Smurf, czarodziejski klucz! Zniknął! Dziadku, spokojnie, niepotrzebnie się martwisz. Ja pomyślałem, żeby zebrać czarodziejskie kryształy i... I dalej nic nie rozumiesz. Bez magicznego klucza nie da się ich ułożyć. Dziadek chce powiedzieć, że możemy być skazani na pozostanie tu na zawsze. Nie cierpię być skazanym na pozostanie tu na zawsze. Mojego piekarnika. A ja mojego warsztatu i moich narzędzi. Pocieszcie się, Smurfy, moim szczęściem. Ja będę mógł podziwiać siebie dzisiaj, jutro i zawsze. Nie smućcie się na zapas. Jest jeszcze cień nadziei, że wrócimy do naszej wioski. Możemy spróbować złożyć te kryształy ręcznie. Dziadek ma rację. Możemy ułożyć tę lamigłówkę, choć zanim znajdziemy właściwą kombinację, trzeba będzie być może próbować milion razy. Wiedziałem. Nigdy nie zobaczymy wioski. Nie wolno tracić otuchy. Nie bójcie się. Trzeba podjąć decyzję, chcemy wrócić do wioski, czy nie chcemy? Chyba chcemy. Nigdy jeszcze nie układałem kryształowej układanki, ale jestem pewien, że kiedyś trafię na właściwą kombinację. A co by było, gdyby ułożyć kryształy w niewłaściwym porządku? Smurf raczy wiedzieć, gdzie byśmy wylądowali. Ach, Smurfy, a psa Smurfnie nie ma powodu do obaw. Z moją nową książką Metody rozwiązywania łamigłówek Smurfa Ważniaka jest tylko kwestią czasu, kiedy ułożę te kryształowe puzzle. Ważniaku, ostrożnie! Och! Ważniaku! Tu z
nieznany fakt, że współcześni nie doceniają geniusza. Hej, dokąd idziesz? Poszukać czegoś do jedzenia. Przez ciebie papa Smurf musi od początku układać kryształy czasu. A ja konam z głowy. Pasuchu, zaczekaj. Napisałem kiedyś książkę o wpływie diety na osobowość dinozaurów. Ćmok, 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 ćmok. Ćmok. Jakie dinozaury, ważniaku? Ach, to tylko z głodu mnie burczy w brzuchu. Muszę szybko znaleźć coś do jedzenia, bo niedługo zostanie ze mnie Smurf i kości. Wiem doskonale, czego ci potrzeba. Co byś powiedział na duchową strawę Smurfa, ważniaka? Nie, dziękuję. Połknąłem już więcej twoich książek, niż jestem w stanie strawić. Posiedź tu ze swoimi myślami, a ja poszukam prawdziwego jedzenia. Ponadczasowe mądrości Smurfa ważniaka, tom pierwszy. Smurfastyczne, gigantyczne figi na gigantyczny apetyt. O, były tak blisko, a są tak daleko. Muszę się jakoś dobrać do tych soczystych fig. Hej, może uda mi się chociaż kilka strącić kamieniami. Owoce są tu smurfastyczne. A stojąc twarzą w twarz z przerażającym prehistorycznym potworem, mądrze jest zawsze poradzić się Smurfa ważniaka, najbystrzejszego, najodważniejszego, najćma. Co to znaczy? Nie. Nie, nie, proszę, nie jedz mnie, dostaniesz niestrawności. Ćmała, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ćmama? Nie jestem twoją ćmamą. To znaczy mamą, ty stuknięty kurczaku. Zostaw mnie. Ćmo? 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 Ojej, figi są tu naprawdę pyszne. Jeszcze jedna i miałbym dość. Szkoda, że nie mam kamienia, żeby ją strącić. Ale głód jest ojcem wynalazków. A dobrze, że na to wpadłem. Ćmo, ćmo. Ćmo, 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 ćmo. Kto robi te jajecznice? Posłuchaj no, ty tępy żółtodziobie, nie jestem twoją mamą. Myślałem, że już się od niego nie uwolnię. Może potraktowałem cię zbyt szorstko. Nie jesteś przecież zwykłym ptasim muszkiem. Jesteś młodym ptakiem, którego mózg jest gotów chłonąć wiedzę i mądrość ważniaka. Od czego by tu zacząć? A tak, zaczęło się lata temu. To znaczy zbyt dawno, by... No, mniejsza z tym. Mama! Czmo? Czmo? No, nareszcie się doczekałem. Myślałem już, że umrę tam z głodu. Ćmo, ćmo. Chyba wolę umrzeć z głodu tam, gdzie byłem, niż dać się tutaj pożreć żywcem. Ważniaku, łasuchu. Gdzie oni mogli pójść? Nie wiem, ale wiem, że musimy ich szybko znaleźć. Papa Smurf skończył układać kryształy i chce, żebyśmy natychmiast wracali do jaskini.
Proszę cię, nie wyjadaj mnie ze skorupki. Jeśli zaraz nie wyfrunę z gniazda, połknie mnie jak muchę. Ratunku! To chyba głos Łasucha. Łasuch jest tam, w tym gnieździe. Musimy go ściągnąć na dół. Jesteś pewien, że to Łasuch? Łasuch, którego znam, nigdy nie odbawia przekąski. No? Nie, naprawdę dziękuję. Nie chciałbym ci sprawić przykrości, ale strasznie objadłem się, Fik. Już nie mogę. Chcesz mi coś pokazać? Niech zgadnę. Wpadłeś w gniazdo os. Nie. Chcesz się wydostać z pułapki? Nie. Przestań, lalusiu. Dzikus próbuje powiedzieć, że wejdzie na drzewo i uratuje Łasucha. To dobrze, że wreszcie się zdecydował. Tak, smerfuj, dzikusie. Już prawie jesteś na miejscu. Mam dość tej ptasiej toalety. Ratuj mnie! Dzikus, stój! O, pracusiu, on cię posłuchał. Dzikus, nie widzę go. Zostaw to, musimy powiedzieć papieża, Łasuch jest w niebezpieczeństwie. O, rozumiem cię, dzikusie. Ten ptak naprawdę musiał wypaść z gniazda. Zapamiętaj sobie słowa ważniaka. Wcale nie jest słodko być geniuszem. Mama! Jeśli pragniesz być, gdy dorośniesz, tak mądry jak smerw ważniak, nigdy mu nie przerywaj, gdy dzieli się z tobą swoją mądrością. Widziałem, jak robił to Łasuch, ale tylko wtedy, gdy był głodny. A więc i ty musisz być głodny. Proszę, posić się, jedz. Chyba nie przepada za jagodami. Daj skrzydło, poszukamy Łasucha, on będzie wiedział, czym cię nakarmić. Czuję się jak jakiś głupi kurczak. Jesteś pewien, papo Smerfie, że to konieczne? Konieczne? Obawiam się, że ptasia mama zamierza udzielić Łasuchowi pierwszej lekcji latania. A ten biedak nie ma nawet szalika. Och, nie mogę na to patrzeć. Papo Smerfie, ratuj, zanim ta przerośnięta kura zrobi ze mnie pasztet. Trzymaj się, Łasuchu. Postaramy się na chwilę odwrócić jej uwagę. Możemy, pracusiu? Tak jest, papo Smerfie. Przestań trzepać językiem. Muszę zacząć trzepotać skrzydłami. Przecinaj, pracusiu. Leć, osiłku. Hej, ptaszyno, zakładaj, że mnie nie złapiesz. Papo Smerfie, on się na to nie łapie. Mówiłem, że kolory piór są źle dobrane. Spróbuję przywabić, osiłku. Hubba, hubba. No świetnie, tylko tego mi brakowało, żeby jakiś ptak podrywacz usiadł mi na ogonie. Hubba, hubba. Osiłku, ląduj, ląduj. Hubuj, hubba. Osiłek? Brawo, udało się! Rety, dzięki za podwiezienie, osiłku! Drobiazg, Łasuchu! Najważniejsze, że jesteś bezpieczny! Coś mi się wydaje, że jeszcze nie zupełnie! Miejsce dla osiłka! Czy ktoś widział Łasucha? Muszę się dowiedzieć, czym nakarmić to kapryśne kurcze! Mama! Dokąd lecisz? Nie skończyliśmy nauki! Tymo. Jak to się mówi, moje drogie smerfy? Ciągnie swój do swego. Tymo. Chodźmy do jaskini, moje drogie smerfy. Najwyższy czas wracać do naszej wioski. Apso smerfnie, się z tobą zgadzam, papo smerfie. Po prostu lećmy po ptakach. Jak tylko ostatni kryształ zwieńczy tę konstrukcję, wrócimy do przyszłości. Mam nadzieję, że tak będzie. Szybciej, papo Smerfie! Trzymajcie się, moje smerfy! Papo Smerfie, wracamy do wioski! Czas pokaże, moje smerfy! Czas pokaże!
Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku, Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Juliusza Szeniawskiego, Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Mieczysław Gajda, Wiesław Michnikowski, Włodzimierz Press, Leszek Abrahamowicz, Aleksander Gawroński, Hanna Kinderkis, Stanisław Brudny i inni.